Dlaczego wybraliśmy ten temat, Mariuszu? Bo przemoc się dobrze sprzedaje. Nie no, to wystarczy jak lach. Jak się w tytule da morderce, morderstwo, to po prostu drzwi się nie zamykają. Rozmowy o kinie to podcast, którego wydawcą jest instytucja filmowa Silesia Film. Rozmawiamy o kinie i wydarzeniach filmowych na Górnym Śląsku. Odcinek 5. Filmowe psychotropy. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o filmowych psychotropach i w zasadzie o 4. edycji filmowych psychotropów, czyli takiego oddolnego wydarzenia, które jest organizowane przez SWPS, przez Instytucję Filmową Silesię Film oraz przez Kino Kosmos i rozmawiają z nami dzisiaj. Patrycja Paczyńska, Uniwersytet SWPS. Katarzyna Popiołek, dziekan Katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS. I Mariusz Ciuszewski z Kina Kosmos. I Natalia Kaniak, która postara się pomoderować całą tę dyskusję. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby filmowe psychotropy wylądowały w Kinie Kosmos? Myślę, że to się zaczęło, Mariusz, ile? 3-4 lata temu? Jakoś tak. Zaczęliśmy od tego, że właśnie Uniwersytet SWPS, który ma wybitnych psychologów, psychoterapeutów, ma też takie podłoże, można powiedzieć, kulturoznawcze? Pani dziekan? Tak, bo pani dziekan na przykład bardzo się interesuje tutaj filmem. Mamy też wykładowców, którzy są nie tylko psychologami, ale również kulturoznawcami, jak właśnie dr Igor Pietkiewicz czy profesor Anna Brytek-Matera. I pomyśleliśmy, żeby połączyć właśnie psychologię z filmem. To nie jest w sumie nowość, bo od psychologowie szukają swojej wiedzy ogromnie często właśnie w sztuce, a sztuka filmowa to jest po prostu cała paleta kolorów, tak, emocjonalnych i wszelkich. Dokładnie. No i zastanawialiśmy się, do kogo tutaj w cudzysłowie uderzyć. I uderzyliśmy do zaprzyjaźnionego Kina Kosmos, gdzie pan Mariusz Ciszewski nas miło przyjął. I postanowiliśmy coś zrobić razem. I to już teraz będzie 4. edycja, od października do czerwca. Widzami psychotropów są oczywiście widzowie kina i ludzie, którzy po prostu przychodzą tutaj jako do kina, jako do miejsca, ale są też ludzie związani z samym SWPS, czyli studenci. Czy... Tak, studenci, absolwenci, osoby, które się interesują tajnikami ludzkiej psychiki, osoby, które chcą coś więcej się dowiedzieć. Często nasi studenci właśnie przychodzą na psychotropy, żeby uzupełnić swoją wiedzę z wykładu lub warsztatów, które mają u nas na uniwersytecie. Czy to w jakiś sposób te wnioski później powracają na zajęciach? Bardzo często, prowadząc zajęcia, odwołujemy się do sztuk, dramatów, filmów, dlatego że to jest takie pokazanie pewnej prawdy życiowej, która została przez sztukę w jakiś sposób przetrawiona i uwypuklona, którą studenci nie zawsze mają. Film niesamowicie poszerza doświadczenia człowieka, czyli ludzie, którzy mogą oglądać pewne zagrożenia, które stoją przed nimi w bezpiecznej sytuacji, prawda? Ale mogą wiedzieć, jak dalece na przykład nałogi są niebezpieczne, jak dalece agresja wzajemna jest niebezpieczna. Mogą zobaczyć, jak te mechanizmy wyglądają w praktycznym działaniu ludzi, a to pokazuje film. Odwoływanie się do dzieł sztuki, które niosą dużo prawdy międzyludzkiej, jest konieczne. Myślę, że robimy to wszyscy na bardzo wielu zajęciach. Przed każdym filmem, który przygotowujemy w naszym harmonogramie całorocznym, wybieramy takich wykładowców, którzy dobrze się czują w danym temacie. Czyli jeżeli mamy temat seksu, temat seksualności, no to współpracujemy tak z osobami z tego obszaru, czy na przykład temat gniewu, bólu, to z osobami z psychologii sądowej czy psychokryminalistyki i oni nie pod sam film, czyli fabułę, tylko pod uzupełnienie tego filmu przygotowują właśnie prelekcje. Żeby coś ciekawego dodatkowo przedstawić naszym widzom, którzy dopiero później zobaczą dany obraz filmowy. Sam film jest wspaniałym takim motorem do uruchamiania dyskusji. W momencie, kiedy jakiś problem jest kontrowersyjny, kiedy jakiś problem jest trudny, bardzo dobrze jest wtedy posłużyć się filmem, bo on pozwala właśnie uruchomić najróżniejsze, nawet własne doświadczenia, skupić jak w soczewce doświadczenia ludzkie i jest doskonałą taką formą pobudzającą do dyskusji. Studenci czasami się obawiają dyskutować, dziwne to, bo mnie się zawsze wydawało, że to jest najbardziej rozdyskutowana grupa. Owszem jest, tylko jak się ją uruchomi. Więc właśnie tutaj film fantastycznie funkcjonuje i bardzo często właśnie tak jak tu mówiła Patrycja, na bazie określonego filmu bardzo wiele nitek takich psychologicznych da się pociągnąć, o których studenci mogą właśnie dyskutować. I wszyscy widzowie, którzy się pojawiają w kinie. Tak, ja myślę, że to jest środowisko, które także wykracza poza ten okres studencki, tak go nazwijmy. Są ludzie, którzy skończyli studia, ale tematyka tego filmu jest dla nich na tyle interesująca, że wielką atrakcją jest to, że przed filmem spotykają się z kimś, który otwiera im jakieś furtki interpretacyjne. I to jest właśnie bardzo ważne. Ja dziękuję, że pan w tym kierunku przesunął też naszą rozmowę,
bo my jesteśmy bardzo silnie nastawieni na taką misję społeczną Wydziału. A cóż się w tej misji mieści? Przekazywanie ludziom wiedzy psychologicznej jak najszerzej się da, prawda? Na kozetce mamy jednego pacjenta, na uczelni, na zajęciach mamy góra, na wykładzie tam gdzieś 80 osób, prawda? A tutaj jest szeroki odbiorca, który przychodzi spragniony takiej wiedzy, a do nas na uczelnię być może by nie trafił, ale do kina trafi. Także ta nasza misja tutaj jest doskonale realizowana. No i nie musi sięgać też po literaturę, która wymaga więcej czasu, tak, większego zagłębienia. Nie boi się, siedzi w ciemności, tak. I nie boi się, że ktoś go teraz zahaczy, a co pan na ten temat sądzi, prawda? Nie, takiej sytuacji w ogóle unikaliśmy zawsze. Nie, bo kino daje to poczucie. Siedzę sobie w sali bezpiecznie, ciemno, ja sobie tu siedzę i nikt nie będzie się mnie czepiał. A gdy już się przychodzi na uczelnię, to nie wiadomo, profesorzy lubią pytać, może nagle o coś zapyta. Ja ale chciałbym... też nie pytamy nikogo po filmie, żeby nie było. Chyba, że sam pyta, tak, to jest inny. Ja chciałabym powiedzieć w ogóle o czymś takim. Pozwoliłam sobie kiedyś strawestować zdanie Szekspira, że jesteśmy poniekąd utkani z materii filmu, a film jest matrycą, na której właśnie to się dzieje. I myślę, że to mówi jakąś ogromną prawdę. Jesteśmy przesiąknięci filmami. Przesiąknięci. Oglądamy od dziecka. Nasze marzenia, nasze oczekiwania, nasze zachowania. To wszystko bardzo często jest zaczerpnięte właśnie z różnego rodzaju filmów. Mało tego, jak życie się nie zgadza z filmem, typowy przykład Święta Bożego Narodzenia, prawda? Bo idą takie cudowne filmy przed świętami, wszyscy się kochamy i w ogóle nie ma nieszczęść żadnych. Gdy te święta potem się okazują nie takie, jak były w filmie, to wiele ludzi przeżywa tak głęboką rozterkę, że idzie do psychoterapeuty. A więc bardzo jesteśmy przesiąknięci tym, co się w filmie dzieje. Historię znamy z filmu. Przecież Rany Boskie, większość ludzi to o tym, co się działo pod Troją, to widzi na tym filmie. Czasem jest to, jak sobie mały Jaś wyobraża historię, ale jednak jakaś tam wiedza historyczna zawsze jest. Dyskusje wybuchają. Po popiołach wybuchła dyskusja o epoce napoleońskiej, Matko Boska, prawda? Czyli film przywraca pewne okresy, które mogły już na przykład odejść lekko zapomniane, przywraca i powraca. Wracając, pobudza ludzi, żeby na podstawie tych wydarzeń pokazywanych znaleźli odniesienie do współczesności, coś przeżyli. Także naprawdę trudno jest przecenić. Ale filmy o współczesności z kolei odkrywają pewne pokłady w naszym stosunku do tej rzeczywistości. Tak. Tak jest z filmem Claire chociażby. Tak. No, ja myślę, że film bardzo często przełamuje pewne tabu, prawda? I to jest... Tego, czego boimy się powiedzieć. Tak. Albo co chcemy powiedzieć, ale czasami nie możemy. Tak. Nie ma takiego medium, które by sprowokowało taką sytuację. Nie ma, dlatego że to jest medium działające dźwiękiem, obrazem, muzyką, efektami. Niezwykle zagarniające całego człowieka. Jak się ogląda film, to człowiek w ogóle zapomina o rzeczywistości. Ja nie widziałam widzów, którzy tak siedzieli, tak sobie grzebali, zastanawiali się, no ciekawe, co on tam pokazuje. Film zagarnia i nie ma wyjścia. No, kino jest też chyba tą najbardziej powszechną formą tekstu kulturowego. To jest jednak... Mimo wszystko bardzo przyjazną dla odbiorcy, bo to jest pewna kompresja tematu w formie dwugodzinnej na przykład, tak. Co dla dzisiejszego człowieka jest niezwykle ważne. Zauważmy, że dostępną, bo nie wszyscy mają tą wiedzę, ale również taką chęć poznania, jak na przykład pójście do teatru. Nie każdy z nas pójdzie albo do teatru. Kupienie książki, pójście do biblioteki, to już są, jest wysiłku więcej. A pójdę do kina, bo niektórzy, ja kiedyś robiłam taką sondę, dlaczego oglądasz kino, albo kino czym dla ciebie jest. I ja pamiętam jedno zdanie, ktoś powiedział, że to jest dla mnie reset dla mózgu. To zapamiętałam najbardziej, bo niektórzy chodzą z czystej rozrywki, inni chodzą dlatego, żeby siebie odkryć. Ale reset bardzo szybki. Tak jak mówię, on zajmuje nam 2 godziny naszego życia. I zobacz, jakie wybuchamy płaczem, tak. I ten płacz nas oczyszcza. Może to było coś podobne do naszego nieszczęścia, prawda? I płacząc oczyszczamy. Bo my się identyfikujemy z bohaterem. Kino jest pocieszycielem. Kino zapełnia pustkę. Kino uwalnia od samotności. I to na wiele sposobów. Nie tylko, że nam zajmuje czas, który byłby pusty, ale wprowadza coś takiego jak wewnętrznego rozmówcę. Wychodzę z kina i sobie myślę, jak ten facet mógł tak powiedzieć. Zaczynamy dyskutować z tą osobą, która w nas została, prawda, z tego filmu. Zaczyna być pewien wewnętrzny dialog pobudzony przez ludzi, z którymi żeśmy się zidentyfikowali. I to jest naprawdę fantastyczne. Jesteśmy ludźmi, którzy tak strasznie potrzebują wsparcia w trudnych chwilach, tak strasznie potrzebują pocieszenia i film potrafi to dać. Wydaje mi się, że ważnym aspektem jest to, że
Film daje nam, oczywiście wcześniej nam to dawała literatura, ale znowu wracamy do tego, że czas naszej egzystencji jest tak skonstruowany, że czytanie chyba w tej chwili powieści XIX-wiecznych. No życie ma teraz inną dynamikę. Jest. Trwają one za długo. Tak, to może brzmieć okropnie, ale rzeczywiście tak jest. I w tych przysłowiowych 2 godzinach, o których mówiłem, odbiorca jest w stanie poznać sytuację, emocje, z którymi nie ma do czynienia na co dzień. Bądźmy szczerzy, my wszyscy wiemy, jak wygląda więzienie, nie z naszego pobytu przecież tam, tylko właśnie z projekcji filmowych. To jest też pytanie do pani, bo zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego film sensacyjny i kryminalny zawsze był tak odbierany żywo przez publiczność. Bo my tutaj też wprowadzamy taką, w tej edycji taką tematykę, żeby przyjrzeć się temu, jak się rodzi na przykład w ogóle pojęcie w człowieku, pojęcie zbrodni, dążenie do tego. To jest temat, który jest bardzo psychologiczny, ale też jest ciekawe to, w jaki sposób rodzi się to w odbiorcy i na ile jest to spełnienie naszych oczekiwań. Bo to jest świat, którego boimy się, którego nie znamy. Mhm. I film nam pozwala pokazać właśnie to nieznane, a z drugiej strony pozwala nam pokazać, jak możemy się na przykład chronić przed tym, by ale też nie jesteśmy uczestnikiem takiej sytuacji. Dążę do tego, że poznajemy sytuacje, w których nie chcemy często uczestniczyć w życiu naszym codziennym. A tak, tak. I to nam właśnie kino pozwala zajrzeć na chwilę i zobaczyć. Na te przysłowiowe 2 godziny i wiemy już wszystko na ten temat i możemy się z tego wycofać. Tylko nie potrzebujemy w tego życiu. Jesteśmy też, czujemy się bezpiecznie, bo siedzimy właśnie w tym fotelu, tak? Jest ciemno, czujemy się bezpiecznie, bo nas to nie dotyczy. Zobaczyliśmy okropne rzeczy przez morderstwo, gwałt i zbrodnie różnego rodzaju, ale wychodzimy z tego kina i właśnie mówimy, nas to nie dotyczy i czujemy się bezpiecznie. Rok temu, podczas 3. edycji, zastanawialiśmy się nad hasłem, dlaczego lubimy się bać. Pamiętasz? Mieliśmy horrory, mieliśmy thrillery i taki właśnie fajny warsztat naszej teraz już absolwentki Alicji Dobrowolskiej, dlaczego człowiek lubi się bać, dlaczego chodzimy na horrory. Bo tak naprawdę to nie jest dobre emocje. Czujemy dreszczyk emocji, tak? Mamy w cudzysłowie ciarki, a i tak chodzimy i oglądamy. Dlaczego? No. Człowiek chyba jednak dąży do tego, żeby poznać całe spektrum emocji i czasami może to zrobić w ten kontrolowany sposób, ale to, co mi się podobało w psychotropach, to to, że z początku ten repertuar był znany. To były rzeczy, które dobrze znaliśmy i w jakiś taki retroaktywny sposób mogliśmy poznać te filmy na nowo, zrozumieć w nich te wszystkie wątki, które wcześniej na przykład pomijaliśmy albo odbieraliśmy w zupełnie inny sposób, na przykład odbieraliśmy Fight Club w kultowy sposób, natomiast Fight Club na psychotropach był odbierany zupełnie inaczej, przede wszystkim dlatego, że w innym kontekście był pokazywany. Film, który z reguły był filmem rozrywkowym, nagle został wyciągnięty troszkę wyżej, na poziom refleksji takiej w zasadzie akademickiej, ale wciąż na takim w miarę egalitarnym poziomie, na który to seans mógł wstąpić każdy. Ja jeszcze bym chciała powiedzieć coś takiego, co usłyszałam od takiej znajomej pani w średnim wieku, która powiedziała, wie pani, jak ciężko jest poznać własne dzieci, które tak mają koło 20. Nic nie chcą mówić, spoko, w porządku i tak dalej. I znalazłam serial, który zaczęłam oglądać z synem, właśnie takim 20-latkiem. I tak oglądając, zaczęliśmy dyskutować o tym, o tamtym. Poznałam go naprawdę. Nawet przy okazji mówił o różnych swoich doświadczeniach, bo się rozpędzał. Co on tu robi? Mamo, przecież ja widziałem coś takiego i tak dalej. Jest to doskonałe medium do porozumiewania się między pokoleniami. Jest to doskonałe medium do szukania też pewnych rozwiązań, które powstają i pewne problemy powstają w kwestiach rodzinnych. I można poszedłszy na jakiś film zobaczyć obsiakość, przecież tak by można było porozmawiać, prawda? Albo można spróbować czegoś takiego i tak dalej. Czyli te filmy, które dotyczą spraw takich, które też poniekąd znamy na co dzień, może niekoniecznie, może nie znamy problemów rodziny alkoholowej na co dzień, ale mamy wiele problemów. One pozwalają nam w codzienności po prostu i to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Tutaj pani dziekan fajnie zwróciła uwagę na temat rodziny alkoholowej, tak? Ostatnio zamieściłam taką informację o filmie Pręgi, bo niedawno minęło właśnie 14 lat od premiery i słuchajcie, ile osób się zaczęło wypowiadać, że na przykład ktoś z tego pisał maturę, a ktoś w ogóle poszerzył horyzonty o ten film w kwestiach właśnie budowania relacji syn-ojciec. Więc myślę, że film jest doskonałym medium, żeby używać go w kontekstach właśnie psychologicznych.
No właśnie, a co się dzieje w momencie, w którym jesteśmy z takiej rodziny, przeżyliśmy gwałt, reprezentujemy mniejszość seksualną albo mamy za sobą doświadczenie uchodźcze? Czy film może pomóc nam w jakiś sposób oswoić to doświadczenie, czy rozsierdzić taką ranę? No zależy, jak jest zrobiony. Były w historii filmy, które z premedytacją podburzały. Mówię o kinie faszystowskim na przykład. No tak, ale częściej myślę, że pozwalają. Abstrahując od takich ekstrem, ja myślę, że one są potrzebne dwóm stronom. To znaczy z jednej strony tym, o których te filmy opowiadają, bo to jest zawsze dobrze, kiedy odnajdujesz siebie na ekranie, a z drugiej strony no, tym, którzy w tym nie uczestniczą na przykład. Nie mają do czynienia na przykład z uchodźcami. Jeszcze jednej rzeczy nie poruszyliśmy, że moim zdaniem warunkiem pełnego, dobrego i wartościowego odbioru filmu jest potem o nim rozmawianie i dyskutowanie. Bo jeśli idę tylko sama i tylko sama pewne rzeczy widzę i komentuję, to one są zamknięte w moim takim profilu doświadczeń i poglądów. Natomiast w momencie, kiedy mogę o tym z kimś porozmawiać, to po pierwsze więcej zobaczę, więcej skorzystam. Po drugie mogę poznać inne poglądy. Najczęściej jesteśmy zdziwieni, że ludzie mają inne poglądy. Jak to? To wszyscy myślą tak, nie tak samo jak ja. I tu możemy na takiej spokojnej płaszczyźnie zobaczyć tą odmienność poglądów, która nas wzbogaca i która jest ważna. I właśnie ta, zwłaszcza z młodzieżą, przedyskutowanie filmu jest ogromnie ważne, bo bardzo często wychodzą, jeśli tego filmu się potem nie dotyka w jakikolwiek sposób, o czym to było, a fajne, tam o takich wiesz, takich co się kochali, no i koniec, prawda? Natomiast gdyby trudno się czasami jest dowiedzieć, o co naprawdę chodziło, co było sednem tego filmu. I w momencie, kiedy to się potem rozmawia, to się taki bardzo szeroki obszar rodzi różnych problemów, coś człowiek dostrzega, czego nie dostrzegł, bo tak jak mówię, to jest moje zdanie, ja całkowicie podzielam, prawda? To jest, natomiast jak idę z kimś, to ten ktoś może mieć inne i myślę, że te psychotropy są strasznie ważne i tak jak Patrycja powiedziała, gdyby ktoś chciał na końcu coś powiedzieć, nie będziemy nikogo do tego specjalnie, gdyby chciał, to niech powie. Ja myślę, że osoby, które mają takie problemy albo dotknęło ich jakaś trauma, duży problem, poszukują takich filmów. One wiedzą, gdzie iść, gdzie się zjawić, jaki wybrać konkretny film, ale pójdę o krok dalej i uważam, że filmy kształtują osoby, które nie były otwarte na te problemy. Ja pamiętam doskonale film Tamte dni, tamte noce. W przepiękny sposób jest tam przedstawiona tolerancja rodziców wobec chłopaka, który jest homoseksualistą. I ten film jest stawiany jako wzorzec właśnie do tego, jak przedstawiać z jednej strony tolerancję, a z drugiej jak rozmawiać z dzieckiem o seksie, tam, o seksualności. To jest... Tam nawet jeszcze był krok dalej, bardzo ważny, że tak powiem, dla naszego takiego bardzo homofobicznego środowiska, że rodzice nie tylko tolerują, oni są zachwyceni pięknem ich miłości. Tak. Czyli to jest dużo więcej niż tolerancja. To samo było zawsze z filmem Juno, jego odbiorem w Polsce. Filmem, który wydaje się absolutnie obcy naszej polskiej mentalności. Znaczy podejście do takiego tematu jak ciąża wczesna w sposób pogodny, przyjazny, radosny w ogóle jest czymś no, niezwykle atrakcyjnym. I też takie pokazywanie, że osoba, która właśnie w tej chwili jest w tak trudnej sytuacji, ma też pole wolności. Tak. Tylko trzeba jej to pole zostawić. Mm-hmm. Prawda? A nie mówić albo to, albo z domu wam, tak. Albo... albo ślub, albo wam. Tak jest, no. Także to było to coś fantastycznego. Ale to jest temat właśnie na edukację medialną, tak? Edukację filmową, której moim zdaniem mamy oczywiście w Polsce jej sporo, ale ciągle za mało. I to dla wszystkich, zauważcie, kręgów. Nie tylko dla młodzieży, że zapraszamy młodzież, nastolatków, nie wiem, studentów. Psychotropy są dla każdego odbiorcy. I właśnie pomimo, że masz 60, 70, 80 lat, bo też się zdarzały przecież nasi odbiorcy na psychotropach, to mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Pytanie, czy oni to przyjmą do siebie, ale na pewno wykorzystają do dialogu. Znaczy, co jest też powodem, że się pojawiają na takich spotkaniach. Zawsze istnieje jakiś powód wewnętrzny. Nikt nie przychodzi do kina przypadkowo. No poza tym też bym powiedziała, to już tak jest jak gdyby poza samym filmem jako takim,
Ale bardzo często jest tak, że ludzie nie mają tematu do rozmów. To powiedzieliby, no byłem wczoraj na filmie i koniec. A tutaj, gdy jest to wprowadzenie, to możesz powiedzieć, byłem wczoraj na filmie dość kontrowersyjnym. To też pomaga w takim ciekawym nawiązaniu rozmowy komuś, kto tego nie umie robić albo się boi robić, prawda? Jest to taka pomoc komunikacyjna. A jeszcze przed tym filmem pojawia się jakiś facet, który jest kimś ważnym w kraju, w swojej dziedzinie, później go widzi w telewizji. Sama atrakcja. Albo mówi, może się pochwalić przed rodziną. Tak, a mówi, wiecie, to taki mądry, a ja się z nim nie zgadzałem. Tak. To jest, krótko mówiąc, film tak dalece uczestniczy w naszym życiu i tak nas zagarnął, że jak sobie przypomnę, że kiedyś przepowiadano śmierć, prawda, będzie tam telewizja już zupełnie, teraz też internet ma zupełnie, nie wierzę, film przetrwał. Tyle i będzie trwał, jak to mówią, do końca świata, jeszcze parę dni dłużej. Mnie zawsze interesowało, czy psychoterapeuci polecają jakieś filmy? Tak, psychoterapeuci mają najczęściej, bo tutaj miałyśmy psychoterapeutę, która się wypowiadała tak fachowo na temat właśnie filmów. Mówi, że każdy zakład psychoterapii czy psychoterapeuta ma przynajmniej 10 jakichś takich filmów, które dotyczą kwestii jego zdaniem bardzo ważnych, kluczowych, o których trudno jest rozmawiać z klientem, nie wprowadzając go w jakieś napięcie czy zawstydzenie czy coś. I to jest droga do, po pierwsze, otworzenia klienta, po drugie, do właśnie porozmawiania o czymś ważnym. Po trzecie, czasem to już jest tak, że taki film zostaje znaleziony przez psychoterapeutę, który wręcz pokazuje sposób walczenia z danym problemem, który ten proces przeszedł ktoś inny, ale tu można zrobić coś podobnego. Także korzystają często i doceniają niezwykle pomoc, jaką jest kino. Poszliśmy o krok dalej, jeżeli chodzi o filmowe psychotropy i zorganizowaliśmy konferencję. Pierwsza nazywała się Film w profilaktyce i rozwoju. Zaprosiliśmy na nią właśnie bardzo dużo psychologów, psychoterapeutów z całej Polski i oni mówili, że pracują z filmem, że to jest świetne medium do otwarcia pacjenta, tak, klienta. Tak. Nawet mieliśmy przecież wstępy do naszej książki, która wyszła po konferencji, gdzie z tyłu jest cała filmografia. Jakie filmy można polecić danej osobie. Tylko pamiętajmy o jednym, że każdy z nas jest inny, każdy się różni, więc jeżeli chyba, pani Dzieka może więcej coś na ten temat powie, pracujemy z danym pacjentem, to na pewno musimy go o wiele lepiej poznać, bo nie możemy mu na przykład zaproponować, nie wiem, mechanicznej pomarańczy, bo nie na każdego ona działa. Ale mamy też różnego rodzaju filmoterapię, kinoterapię, co jest coraz bardziej popularne i dobrze się rozwija w Polsce. My pokazujemy tylko pozytywną stronę tego, co się dzieje na psychotropach. Staramy się funkcjonować, żeby to działało. Udało nam się uniknąć sytuacji, o której kiedyś słyszałem, to znaczy ta filmoterapia zadziałała w drugą stronę, znaczy chyba przez dobór filmu. Pacjenci mieli oglądać Dzień Świra i nie wytrzymali go emocjonalnie, ponieważ za bardzo widzieli w nim siebie i swoje nerwice. Swoje natręctwa. Ależ to zdrowi nie mogli wytrzymać, bo widzieli w tym wszystkie swoje Proszę słabości. Proszę teraz wyobrazić seans dla osób, które musiały to przeżywać jeszcze na ekranie. Na szczęście nam się udaje uniknąć takich sytuacji. Znaczy to musi być bardzo trafny dobór, prawda? Tak, bo można też doprowadzić do sytuacji, że nie wiem, po oglądnięciu pętli alkoholik, gdzie się powiesić. No tak, prawda? No, ale też trzeba ostrożnie, żeby wiedzieć co i jak, albo potem wiemy, że rozmawiamy, wyświetlamy konkretnie osobie, z nią rozmawiamy. Albo też jak przedstawimy podczas prelekcji, to co powiedziała Natalia, że Fight Club mogliśmy oglądać jako taki, a taki temat, a my podeszliśmy od innej strony. No, największym wydarzeniem było chyba zupełnie inne odczytanie 8,5 Feliniego. Przez doktora Lacha. Znaczy, tak, doktor Lach słynny, który odczytał ten film w taki sposób, jaki nikt chyba wcześniej nie dokonał czegoś takiego. Znaczy to był film, wiadomo, że ten film odczytujemy zawsze jako pewne zmęczenie bohatera, jako pewien taki przełom życiowy. Poszukiwanie sensu życia. Tak. Dzisiaj byśmy powiedzieli o depresji, że to jest też film. Natomiast on go odczytał jako film o wnerwieniu. Że to jest bohater, który jest wkurzony na rzeczywistość. I proponuję, żeby go odczytać. Jeszcze raz zachęcam do lektury. Czyli nie masz dość sprostania oczekiwaniom. To jest strasznie męczące, prawda? To tam cały świat nie, tam Marcello Mastroianni jest postacią, którego rzeczywiście rzeczywistość dookoła wszyscy go wkurzają. Po prostu wszyscy coś od niego chcą.
Co prawda Fellini nie pokazał tego, co było w pewnym filmie z Michaelem Douglasem, który zareagował, tak, ale rzeczywiście tutaj coś takiego przez cały film też istniało. No dobrze, to teraz Mariuszu przepytamy Cię z tej ścieżki kuratorskiej, którą przygotowałeś dla widzów. Co przygotowaliśmy w tym roku. Tak, przygotowaliście w tym roku 10 października, no tutaj będziemy prawdopodobnie wysłuchiwani już po całym wydarzeniu. Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy teraz nas słuchają, będą jednak chcieli przyjść na Claire. Jestem pasterzem, który spośród wielu owiec jedną kocha najbardziej. Nawarynny dar od wiernych. A co teraz będę zbierał, tak? Chodzi o to, żeby było zrobione, tak? Chodzi o to, żeby zbierać, a nie zebrać i skończyć zbieranie. Bo otóż 10 października będziemy mówili o temacie kryzysu wiary. O filmie, który w tej chwili jest najgorętszym tematem. Ja bym go tak nie zdefiniowała, że to jest film o kryzysie wiary, absolutnie. Nie. Trzeba bardzo zaznaczyć, że tak. Ale tematem psychotropów jest kryzys wiary. Temat psychotropów, a film to nie jest przeniesienie 1:1. To, co powiedziałam. Tak. Możemy różnie interpretować. Tak, możemy to różnie interpretować. Tak, z tymi 8,5. No przecież nikt by na to nie tak, spadł, zgadza się, że on jest wkurzony po prostu. O wkurzonym bohaterze, który w pewnym momencie może wybuchnąć. Film jest jakby taką iskrą zapalną, jakimś uzupełnieniem do pewnego bardzo obszernego tematu, który jest poruszany na naszych spotkaniach. Tak, jest też kluczem. Przy filmie Smarzowskiego można było wymyśleć dziesiątki tematów. Każdy znajdzie swój. Ja mam swój temat na ten film, pani profesor ma swój, każdy z nas będzie miał, dla każdego będzie to film o czymś innym. A Patrycja postanowiła, że będziemy rozmawiać o kryzysie wiary. Bo mamy tutaj. Jeżeli ktoś tą wiarę ma, oczywiście. A nie, tam jest ten problem, oczywiście, tylko ja nie chciałam, żeby Claire równa się, prawda, i tak dalej. Nie. Ten wątek tak akurat zostanie tu. Film jest pewną inspiracją. Dlaczego kryzysie wiary akurat, a nie o czymś innym? Powiem szczerze, ja jak zdecydowaliśmy się na film Claire, tylko jedno nazwisko z naszych psychologów mi przyszło do głowy, Igor Pietkiewicz. Doktor Igor Pietkiewicz, który zajmuje się psychologią religii. I Igor trochę był zaskoczony tym, że chciał, żebyśmy porozmawiali o kryzysie wiary i przyszedł i powiedział, że w ogóle zacznie od tego, czym jest religia, jak ona na nas wpływa, a później właśnie przejdzie przez jakby interpretację tego, czym dla nas ogólnie jest religia i jak to wygląda w polskim społeczeństwie. Ile? Co łaska, ale nie mniej niż 1000. Zaczynamy właśnie 4. edycję od kina polskiego, czyli właśnie Kleru 10 października, gdzie serdecznie zapraszamy. Chciałam też zapytać o to, w jaki sposób został wybrany film drugi, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawe w kontekście tego, co ostatnio w ogóle wchodzi do kin, ale też psychotropy tutaj starają się wykonać pewną lekcję, która nie zostaje odrobiona przez same szkoły, czyli mam na myśli film, który zobaczymy 7 listopada, Deszcz Słodyczy. Temat seksualności oraz seksualizacji. Mariusz, I co ciekawe, wybór kinematografii jest charakterystyczny, bo to jest kinematografia azjatycka. Oczywiście można by znaleźć filmy, które w jakiś tam sposób o tym mówią, które by zostały wyprodukowane w Polsce, albo filmy amerykańskie, ale cała radość obcowania z psychotropami polega na tym, że zawsze możemy podrzucić lekko coś, co nie jest ogólnodostępne i co jest jakąś nowością. A tutaj mamy tak, do czynienia z kulturą nam, Europejczykom, mniej znaną. Dwa, z pewnym sposobem do podejścia samej materii filmowej, który jest odmienny od tego podejścia, z którym mamy do czynienia na co dzień i z tym, co na co dzień oglądamy. No a trzy, to jest tutaj najważniejsze, to jest tematyka. Mam takie wrażenie, że ta tematyka się trochę otwiera. To może przybliżmy. Deszcz Słodyczy, reżyseria tak. Huang Chen. Cztery historie miłosne. No i żeby było ciekawie, nie są to miłości heteroseksualne. My tutaj wymyśliliśmy taki temat, który moim zdaniem jest niezwykle ważny. To znaczy, my mamy trochę problem, cały czas mówię o naszym kraju, raz poruszanie pewnych tematów. Seksualność, a seksualizacja. Myślę, że w ogóle jeśli jakiekolwiek słowo zawiera ten pierwszy człon, to znaczy seks, to myślimy tylko i wyłącznie o jednym. I wszystko wrzucamy do tego jednego wora. No, chcemy pokazać, że jest pewna różnica w pornografii, w wulgarności, a w ukazywaniu po prostu miłości, która jest normalną rzeczą, z którą się stykamy na co dzień.
I takie było przesłanie tego wyboru. Tak jak mówię, można to było pokazać w sposób, można było pokazać dokument, ale po co, skoro możemy poznać fantastyczny film, kinematografię, której nie oglądamy na co dzień, chyba że na jakichś arthouse'owych kanałach, no a przede wszystkim pokazać ludziom fantastyczne historie, świetnie powiedziane. Warsztat przed oraz prelekcje poprowadzi nasza absolwentka Aleksandra Żyłkowska, która jest również seksuologiem, i wybrałyśmy ten temat seksualność, aseksualizacja, gdzie są granice, gdzie pojawia się odróżnienie tych dwóch tematów, nie bez kozery, ponieważ Ola prowadzi zajęcia w ramach naszego projektu Uniwersytetu SWPS Strefa Młodzieży i ona z uczniami szkół średnich właśnie prowadzi warsztaty z tego tematu i mówi, że to jest niezwykle potrzebne. Ona się bardzo cieszy, jeżeli nauczyciele jej zaufają, przyprowadzą uczniów i ona może ich właśnie edukować. Wiadomo, w szkołach jest edukacja seksualna, szeroko albo wąsko, dokładnie wąsko przedstawiana, i młodzież sama z jednej strony chce, a z drugiej się obawia przyjść na takie zajęcie. W ogóle nie ma edukacji. No, jeśli jest o tym mowa, to pani nauczycielka powiedziała, żeby się tam nie myli, bo nie przeszło przez gardło, gdzie się mają jej zdanie myć. Także to już jest po prostu obłęd. Dokładnie. Mówi pani profesor o czasach współczesnych, nie, jak najbardziej nie o tym, co było 200-100 lat temu. Nie, to było teraz. Tak. I Ola bardzo się cieszy, że może prowadzić warsztaty z młodzieżą, która już jest poniekąd świadoma, tylko przez kogo jest uświadamiana? Przez znajomych, przez kolegów albo właśnie przez kino, gdzie dopiero się edukują, często popełniają różnego rodzaju błędy, jeżeli oni tak to nazywają. I właśnie dlatego wybraliśmy ten temat i mam nadzieję, że przyjdą też nie tylko studenci, osoby pracujące, absolwenci, tylko też przyjdzie 16+. Na warsztaty będące częścią filmowych psychotropów w kinie Kosmos mogą przyjść wszyscy, nie tylko studenci. Oczywiście. Tak. Wcześniej się zapisać i zapraszamy. W takim razie zapraszamy 7 listopada, godzina 17, warsztaty, godzina 18:30, film Deszcz Słodyczy. I idźmy dalej. Co w takim razie zobaczymy 21 listopada? Jestem mordercą pieprzycy. Chcę, żebyście stanęli na czele grupy do złapania wampira. Gratuluję! Jakie kurwa gratuluję? Ochujałeś? Przecież podrzucili mi kukułcze jajo, nie widzisz tego? Jaśka! U siebie! 12 martwych kobiet. Takiego mordercy nie było jeszcze ani u nas, ani w Europie. Weźcie są dzieciaka! To jest właśnie nasza Odra, komputer, który pomoże nam w schwytaniu sprawcy. Dlaczego wybraliśmy ten temat, Mariuszu? Bo przemoc się dobrze sprzedaje. Nie no, to wystarczy jak Lach powie, jak się tylko albo w tytule poduszek, da, albo tak, albo profesor Poduszek, albo doktor Lach. Jak się w tytule da morderce, morderstwo, to po prostu drzwi się nie zamykają. To ludzi fascynuje. To jest... Znaczy to jest to właśnie, o co się pytałem, pani profesor. Czy to jest chęć poznania nieznanego, czy może wydobycia z siebie bez konsekwencji pokładów pewnej agresji? Nie, też próby zrozumienia, jak to się dzieje, że tak się dzieje. Ja myślę, że ten mechanizm jest najciekawszy. Jak to się dzieje, że wydawałoby się normalny człowiek, który żył dotychczas zupełnie zwyczajnie, nagle staje się mordercą? Albo jak to się dzieje, że ktoś już na tej drodze jest długo, prawda? Seryjnym mordercą. Seryjnym, prawda? Nie mordercą w afekcie. Tak, ale to ludzie bardzo często są właśnie ciekawi najróżniejszych mechanizmów, najróżniejszych morderstw po prostu. Także a u seryjnego mordercy no to jest tym bardziej ciekawe, bo to z reguły przypuszczamy, że jest związane z jakąś patologią, z czymś, co gdzieś tego traumatycznym przeżyciem, co go oszałamia, co go gdzieś tam pcha i tak dalej. I tego jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Także to... No i właśnie moje pytanie brzmi, dlaczego jesteśmy tego ciekawi? Dlatego, bo sami nie potrafimy tego zrozumieć. Jestem mordercą, też ma ciekawe tło historyczne, bo jest związane poniekąd z naszym regionem, tak? Wampirem ze Śląska. To z określonym czasem jeszcze. I dlatego też ciekawie jest go puścić właśnie tutaj, na Śląsku. No tak, tu jest też jeszcze tematyka propagandy, tak, która koło tego istniała. A ja bym dodała jeszcze to, że bardzo ciekawie wizualnie jest przedstawiony ten film. No ale to jak się tam naciska, co się robi, żeby kogoś szybciej skazać, to mamy teraz też przykład
tego, który 18 lat niesłusznie przesiedział. To gdzieś pewna analogia jest. Jakieś tego szybko, to trzeba, bo ludzie czekają. Poszukamy ofiary, że to, tak, trzeba zamknąć usta. To są dokładnie takie trochę mechanizmy, powiedziałabym, zbliżone. Uwe! 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 Idiot! Bundeskanslutar pinka på våra plattor. Lyssna inte på den elaka gubben, prins. Ser mer ut som en vinterkänga med ögon. Mężczyzna imieniem Owe, który pokażemy 12 grudnia o godzinie 18. Co będzie naszym tematem? Temat przemijania, odbudowywania relacji, ale też pokażemy, że Skandynawia to nie jest tylko kino kryminalne, literatura kryminalna. Wybraliśmy ten temat na 12 grudnia. Może też troszeczkę z takim psikusem, ponieważ tak, przed świętami. Tak, przed świętami właśnie przemijania, podsumowywania, nie tylko roku. Tego właśnie mijającego 2018 roku, ale samego życia, jak pani dziekan powiedziała, bo zawsze mamy tą literkę, tak, na końcu czegoś nie zrobiliśmy, coś mogliśmy ale zrobić lepiej. Ale może z tym szekspirowskim wnioskiem, że nasze życie jest prawda inne od tego, którego oczekiwaliśmy, ale to nie znaczy, że jest gorsze. Tak, mamy mężczyznę. Znaczy, że życie nie jest złe, tylko jest inne od tego. Także mówi pani profesor o tym, że najlepsze miejsce na leżak zawsze jest to obok. Tak. Mężczyzna imieniem Owe. Temat poniekąd już był i to w Skandynawii, tam gdzie rosną poziomki, mamy mężczyznę, który wspomina swoje życie. Owe niedawno stracił żonę. Można powiedzieć, że ma te natręctwa. Nie potrafi pogodzić się ze społeczeństwem i tutaj mamy doskonały też dodatkowy temat, pomimo przemijania, natręctw, jakichś przyzwyczajeń, a mianowicie temat uchodźców. Osób, które mieszkają obok i nagle ten ład i porządek w tej Skandynawii, którą właśnie kojarzymy z Ikeą i wszystkim idealnie dopasowanym, zaczyna się psuć. Ale reżyser idzie o krok dalej, ponieważ pokazuje, że ci uchodźcy, tak, osoby z obce w cudzysłowie, są dobrzy. Chcą poznać tego Owe, chcą się z nim zaprzyjaźnić, nie każdy jest zły. I tutaj przepiękna opowieść o rodzącej się przyjaźni, można powiedzieć. Gdybyśmy w zasadzie przy tych filmach, o których mówimy, w zasadzie o każdym, którym puszczaliśmy, prezentowaliśmy do tej pory, każdy z nich jest tak wielowątkowy, że w zasadzie moglibyśmy nam poruszać dzisiaj jeszcze raz moglibyśmy je puścić i poruszyć zupełnie inne tematy. Myślę, że człowiek, który wyłoni się z tych czterech filmów i z tych czterech dyskusji, którego psychotropy starają się stworzyć, to będzie człowiek bogatszy. Znaczy, i chyba odważniejszy. Zastanawiam się, w którą stronę będziemy szli od nowego roku. Na pewno będzie interesująco, bo nie tylko pozycje kultowe, będą nowości w repertuarze polskiej i europejskiej kinematografii. Postawimy może na dokumenty, Mariuszu, patrzę na ciebie, albo takie eksperymenty jak z filmem Deszcz Słodyczy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiała ze mną Patrycja Poczyńska. Tak, dziękuję bardzo. Z Uniwersytetu SWPS. Tak. Profesor Katarzyna Popiołek, dziekan zamiejscowego Katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS. I Mariusz Ciszewski z katowickiego Kina Kosmos. I Natalia Kanek. Dziękuję bardzo i widzimy się w kinie.